Szanowna dyrekcjo, kochani wychowawcy, drodzy nauczyciele, pedagodzy i pracownicy szkoły, koleżanki i koledzy. Za kilka chwil nastąpi moment, na który czekają wszyscy uczniowie. Koniec roku szkolnego. Dla nas, absolwentów szkoły zawodowej, to zakończenie nauki i początek nowej drogi życiowej. Za chwilę rozdane zostaną świadectwa i nagrody. Zabrzmi ostatni dzwonek. To ostatnie chwile naszego pobytu w szkole. Za chwilę opuścimy jej mury, by stać się absolwentami Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki. Zanim to nastąpi, chcemy zwrócić się do Państwa ze słowami podziękowania i pożegnania. To właśnie tutaj zdobywaliśmy wiedzę, uczyliśmy się samodzielności, poznawaliśmy nowych ludzi i zawieraliśmy znajomości. Szkoła nauczyła nas być otwartym na świat i nowe wyzwania. Nauczyła nas, jak być wytrwałym i konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. Ale te 3 lata nie były czasem łatwym. Zajęcia szkolne, warsztaty i praktyczna nauka zawodu dla każdego stanowiły wyzwanie. Konieczność połączenia zajęć teoretycznych z praktycznymi była trudna. Daliśmy jednak radę. Duża w tym zasługa naszych nauczycieli, którzy nawet najbardziej zawiłe tematy potrafili wytłumaczyć w rozumiały dla nas sposób. I za to bardzo im dziękujemy. Dziękujemy również pedagogom, pracownikom szkoły i paniom pielęgniarkom za życzliwość i troskę o nasze bezpieczeństwo. Szczególne podziękowania kierujemy do naszych wychowawczyń za opiekę i poświęcony czas, za serce i wyrozumiałość, za trudy w naszym wychowaniu. Za chwilę staniemy się absolwentami Zespołu Szkół Samochodowych. Zapewniamy, że będziemy godnie ją reprezentować, dbać o jej dobre imię. Będziemy pamiętać o wartościach wpajanych przez nauczycieli i pedagogów. Jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia nowych wyzwań. Panie dyrektorze, proszę przyjąć podziękowania dla całej dyrekcji i grona pedagogicznego. Wyrazem naszej wdzięczności i pamięci niech będą kwiaty złożone na Wasze ręce.